Witajcie w pierwszym w nowym roku wydaniu programu Video News, w którym możecie dowiedzieć się nowinek ze świata IT i gier wideo. Co więcej, jest to mały jubileusz, bowiem to już nasze 10. spotkanie. Zapraszam! Valve opublikowało raport dotyczący świątecznych wyprzedaży na platformie Steam. Statystyki obejmują okres od 22 do 28 grudnia i w tym czasie najchętniej kupowanym tytułem była produkcja Dina Halla, czyli DayZ. Tytuł ten pierwotnie znany był jako darmowa modyfikacja do gry Arma 2, w której gracze w sandboxowej rozgrywce zmagali się z wrogo nastawionymi innymi graczami, a także hordami zombie. Ogromny sukces modyfikacji spowodował, że twórcy postanowili przygotować pod nadzorem studia Bohemia Interactive samodzielną wersję gry. W czasie wyprzedaży na Steam niewiele niższą popularnością cieszyły się również tytuły The Elder Scrolls V Skyrim Legendary Edition oraz Starbound. Na liście znalazły się także m.in. Payday 2, Borderlands 2 Game of the Year Edition, Counter-Strike Global Offensive czy Assassin's Creed Black Flag. Firma Lenovo rok 2014 rozpoczęła ostrą ofensywą na rynku smartfonów. Chińczycy zaprezentowali aż 4 nowe modele. Zgodnie z zapewnieniami producenta, w gronie tych znajdziemy zarówno urządzenia o podstawowej funkcjonalności, jak i te o zdecydowanie większych możliwościach, ciekawszej specyfikacji, ale również i wyższej cenie. Najmocniejszym ze stawki wydaje się być model Vibe Z, który jako pierwszy telefon Lenovo oferuje łączność LTE. Smartfon wyposażony został w 5,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD, 4-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 800 z zegarem 2,2 GHz oraz 2 GB pamięci RAM. Poza tym warto wspomnieć także o 16 GB pamięci wewnętrznej, kamerach 13 oraz 5 megapikseli i systemie Android 4.3 Jelly Bean. Co więcej, Vibe Z jest naprawdę smukły. Ma 7,9 mm grubości, a waży zaledwie 147 gramów. Nieco słabszą specyfikację zaoferują natomiast dwa modele z serii S, S930 i S650. Ich wspólną cechą jest 4-rdzeniowy procesor MediaTek, 1 GB pamięci RAM, system operacyjny Android 4.2 Jelly Bean, 8 GB pamięci wewnętrznej oraz kamery 8 megapikseli. Oba telefony oferować mają także obsługę dwóch kart SIM. Model S930 gości na pokładzie 6-calowy ekran rozdzielczości 1280x720 pikseli i akumulator o pojemności 3000 mAh. Natomiast w modelu S650 zintegrowano wyświetlacz 4,7 cala z rozdzielczością 960x540 pikseli oraz akumulator o pojemności 2000 mAh. Najtańsza jednostka to model A859. Zintegrowano w nim 5-calowy ekran o rozdzielczości 1280x720, procesor MediaTek 6582, 1 GB pamięci RAM, kamerę 8 MP i 8 GB pamięci wewnętrznej. Lenovo Vibe Z ma kosztować $549, Lenovo S930 $319, S650 $229, natomiast za najtańszy z tych smartfonów, czyli Lenovo A859, trzeba będzie zapłacić zaledwie $219. Oferta firmy Mach Extreme poszerzyła się o miniaturowe dyski SSD z serii MX, D i Y SATA DOM, które sprawdzą się przy uruchamianiu systemu operacyjnego, rejestracji danych, hostingu, buforowaniu oraz przy szybkim tworzeniu kopii zapasowych. Modele te komunikują się z komputerem za pomocą interfejsu SATA 2 3 gigabity na sekundę i występują na rynku w 4 wersjach z 8, 16, 32 i 64 GB pamięci. W zależności od wersji zostały one wyposażone w kości SLC NAND lub MLC NAND. Najmniej pojemna wersja osiąga transfery do 20 MB na sekundę podczas zapisu i 85 MB na sekundę podczas odczytu danych. Natomiast najpojemniejsza może się już pochwalić osiągami na poziomie odpowiednio 80 MB na sekundę i 220 tych samych jednostek. Najciekawszą jednak rzeczą dotyczącą tych nośników jest ich niewielki rozmiar i niska waga. Są one bowiem około 10-krotnie mniejsze niż w przypadku tradycyjnych modeli zamkniętych w 2,5-calowej obudowie. Urządzenia są praktycznie tak małe jak znaczek pocztowy. Na uwagę zasługuje również współczynnik bezawaryjnej pracy oszacowany na 2,5 miliona godzin. Niestety nie wiadomo jeszcze kiedy i w jakiej cenie dyski te będą dostępne w sklepach. Premiera Samsunga Galaxy S5 najprawdopodobniej nie będzie miała miejsca podczas CES 2014, lecz w czasie MWC 2014. Informację tę podał wiceprezes Samsunga Dong Hun Chan,
który w rozmowie z serwisem iNews24 zapowiedział, że nowy flagowiec ujrzy światło dzienne w lutym. Niestety nie padły żadne inne informacje, na przykład dotyczące specyfikacji technicznej urządzeń. Sporą zagadką jest również kwestia Galaxy F, rzekomego bliźniaczego modelu z metalową obudową. Co ciekawe, serwis iNews24 twierdzi również, że smartfon niekoniecznie musi zadebiutować pod nazwą Samsung Galaxy S5. Serwis TorrentFring podsumował rok 2013 pod względem produkcji filmowych. Według raportu najczęściej pobieranym z sieci BitTorrent filmem w 2013 roku okazał się Hobbit Niezwykła Podróż. Film na swoim dysku posiadało aż 8,4 miliona użytkowników. Nie ma się co dziwić, bowiem oficjalnie światowy zysk z filmu wyniósł ponad miliard dolarów. Na drugim miejscu zaś znalazł się Django. Został on pobrany nieco ponad 8 milionów razy. Na trzecim miejscu uplasowali się Szybcy i Wściekli 6, którzy zassani zostali 7 milionów i 900 tysięcy razy. Największą niespodzianką jest siódme miejsce, Gangster Squad. Film nie cieszył się specjalnie dużym zainteresowaniem, co potwierdzają zyski na poziomie 105 milionów dolarów. Mimo to na jego pobranie zdecydowała się całkiem spora liczba osób, aż 7,2 miliona użytkowników. Oczywiście w rzeczywistości nielegalnych odtworzeń było zapewne kilka razy więcej, bowiem ten ranking obejmuje jedynie pobrania z sieci BitTorrent. Firma Acer już niedługo zaprezentuje swój nowy smartfon, model Liquid Z5. Zastosowano w nim wyświetlacz o dużej przekątnej liczącej aż 5 cali i stosunkowo niskiej rozdzielczości 854x480 pikseli. W środku smartfona zintegrowano dwurdzeniowy procesor z zegarem 1,3 GHz. Niestety do tego dołożono zaledwie 512 MB pamięci RAM, co w dzisiejszych czasach wydaje się być liczbą zastraszająco nisko. Dodatkowo telefon oferować będzie funkcję Dual SIM. Acer Liquid Z5 zadebiutuje w sprzedaży w połowie stycznia. Ten niskobudżetowy smartfon kosztować ma zaledwie 169 euro. Prezentacja odbędzie się w Las Vegas podczas CES 2014. W pierwszym kwartale bieżącego roku na rynku gier pojawi się parę interesujących produkcji, w tym m.in. Titanfall, produkcji Respawn Entertainment. Twórcom motywacji raczej nie brakuje, ponieważ jest to ich pierwsza produkcja. Ekipa ma jednak sporo doświadczenia, bowiem w jej szeregach obecne są takie osoby jak Jason West i Vince Zampella, którzy pracowali kiedyś dla Infinity Ward i rozwijali markę Call of Duty. W ubiegłym tygodniu John Schiering postanowił wypowiedzieć się na temat nowej gry. Titanfall określił mianem gry wspaniałej i takiej, która wniesie na rynek powiew świeżości. Schiering wyraził też zadowolenie z możliwości pracy na konsoli Xbox One, która daje duże możliwości, co przełoży się m.in. na bardzo wysoki poziom sztucznej inteligencji. Titanfall zawita do Europy już 13 marca. Gra będzie dostępna w wersji na PC oraz konsole Xbox 360 i Xbox One. Mimo iż Android jest bezkonkurencyjnie wiodącym systemem mobilnym, to na rynku pojawia się coraz więcej smartfonów z Windows Phone. Właśnie dowiedzieliśmy się, że w 2014 roku prawdopodobnie Sony wypuści nowe urządzenie działające pod kontrolą systemu od Microsoftu. Nie będzie to jednak urządzenie z rodziny Xperia, bowiem te pozostaną wierne firmie Google. Sony myśli o całkiem nowej linii, która podobnie jak Xperia działałaby tylko pod jednym systemem operacyjnym. Premiera nowych urządzeń działających pod kontrolą kafelków będzie miała miejsce w połowie obecnego roku. Trzeba przyznać, że ruch Japończyków wydaje się być bardzo rozsądny. Oferowanie dwóch linii telefonów, z czego jedna napędzana będzie Androidem, druga Windows Phone'em, zdecydowanie ułatwi wybór telefonu potencjalnemu klientowi. Na koniec bardzo ważna informacja. W opisie tego filmu znajdziecie linki do wyników plebiscytu i konkursu na produkt roku 2013. Warto spojrzeć, jakie produkty wygrały w danych kategoriach i kto z Was zgarnął nagrody. Natomiast jeśli ten materiał Wam się podobał, nie zapomnij zostawić kciuka w górę i skomentować go poniżej. Tymczasem, jako że dopiero teraz mam okazję, życzę Wam szczęśliwego nowego 2014 roku. Do usłyszenia już za tydzień w kolejnym wydaniu Video News. Na razie!